Witam was ponownie w grze Sam i Max. Jak obiecałem, że nagram w środę, tak, nagrywam w środę. Od razu mówię, że na pewno dzisiaj wrzucę, bo jest godzina teraz obecnie 11:32. I chciałem powiedzieć, że zostałem poproszony o nagrywanie tej gry samemu. Więc na prośbę, nagrywam sam, ale jeden kawałek nagrałem z kolegą, więc teraz pokażę, co zrobiliśmy. Tutaj jest 6 plakatów. No teraz jest 5. Ale musicie tu podejść, kliknąć na jeden plakat i ten właśnie odpadnie. Musicie go wtedy podnieść. Dostaniecie o wtedy to. Potem musicie iść... Zaraz wam pokażę. 3 rzeczy zrobiłem, w sumie to nie tak dużo chyba. A jakby były jakiekolwiek pytania, to wtedy wszystko wytłumaczę albo pokażę jeszcze raz. No szczerze mówiąc, tą grę już dawno nagrywałem, chyba tydzień temu w poniedziałek. Dzisiaj jest dzień 13 lipca. Dobra. Tutaj jest takie coś. A mianowicie darmowa dostawa do domu, tak jest napisane. Więc podchodzimy do tego Mlecza Szczęściaka. Witaj, Mleczu. Witam, jestem Mlecz Szczęściak. Teraz pytam się go, czy pokaże nam jakąś sztuczkę, czy coś takiego. Może jeśli ktoś chce rozwieść, jak to zrobimy. To proste. Biorę wszystkie kolory z otoczenia, przeda z nich jedną wielką. Tak naprawdę pytałem z uprzejmości. Nie chcę wiedzieć, jak to robisz. Dobrze! Mówimy mu, żeby zniknął i w czasie, gdy on znika, musimy podnieść tutaj coś takiego. Tą tabliczkę. Chyba jak się nie będziemy ruszać, to on chyba nie wróci. Dobra, czy coś jeszcze ja zrobiłem? Chyba przedem tam do Bosko u Bosko i tam z nim pogadałem o czymś. No, to chyba wszystko. I jeszcze do biura musimy wrócić. Na moment. Okej, więc gdy już wejdziemy do biura, bierzemy telefon. Sam, do kogo dzwoni? Bierzemy do Białego Domu. Aha, i musimy koniecznie wziąć numer z Białego Domu przy budce, gdzie pokażę, gdzie on jest. Zaraz. Więc dzwonimy do Białego Domu, gdy już będziemy mieli numer. Teraz prosimy tego Wakabayashi, aby nie odkładał słuchawki. Proszę nie odkładać słuchawki. Przyjąłem. A on oczywiście nam uwierzy, że... Halo? Jest tam kto? No. Będzie myślał, że my tylko, nie wiem, poszliśmy sobie kawę zrobić albo coś. A tak naprawdę go wykiwaliśmy, prosząc o to, aby nie odkładał słuchawki, a my w tym momencie sobie wejdziemy tam do tego miejsca, gdzie jest prezydent. Chwila. Auspilli... Aha, jeszcze u Sibilli byłem. Ale... Kurde. Więc pogadajcie ze wszystkimi na wszystkie tematy, o, tak wam powiem. Z Bosko, Bosko na wszystkie i z Sybilą też. Do Białego Domu. Ale klawo! Halo, jestem kto? Halo? Więc tak, zbierając numer podchodzimy do... tutaj do tego telefonu, gdzie jest teraz agent służb specjalnych. I po prostu on tam coś powie, że to kolejny numer 555 czy coś takiego i coś tam zacznie pierdzielić i w tym momencie dostajemy ten numer, a potem tylko możemy zadzwonić. Powinniśmy byli wprowadzać federalnego embargo na Putin. Zazdroszczą nam wolności. Pytam was, co mają do ukrycia? O ile nie zgromadzili tajnych zapasów pudingu, które i tak znajdziemy, o tak, nie mają się czego obawiać. Podsumowując, tańcz głupia, tańcz, jesteś szalona, mówię ci. Marce pani dobranoc. Max to wygląda gorzej niż sądziliśmy. On jest bardziej szalony niż ogłupiony kofeiną Dingo na oddziale położniczym. Uważam, że ma sporo racji. Te pudingi kradną nam miejsca pracy. Poza tym bardzo mi się podoba ten jego trik z oczami. A woniejące rumem brody kończył z Zizi Top. Dziewra ma trochę oczy. Prezydent nie jest szalony, jego zahipnotyzowano.
Musimy sprawić, żeby się ocknął. I to migiem. Jeszcze raz, jak to zrobimy? Walimy go w głowę, jak każdego zahipnotyzowanego. No tak! No to nie będzie proste. O nie. Dobra, więc tak. Na samym początku... Aha, no więc tak, tutaj skończyłem nagrywanie z kolegą, gdyż zostało nam to brutalnie przerwane przez osoby, dwie osoby płci męskiej, wieku młodego. Gdyż one nie umieją liczyć do 15. Ale dobra, mniejsza z tym. Chwila, co my tu mieliśmy zrobić? Normalnie nie pamiętam. Chwila. Może drzwi do sali wojennej? Nikt nie ma wstępu do sali wojennej. Dość tego. Wy dwaj idziecie ze mną. Więc zostaliśmy wyproszeni. I nie wracajcie. A teraz muszę wrócić do prezydenta. Nie powinien przebywać sam. Przepraszam. Halo? O. Witam, gubernatorze. Gubernator Śmigacz? Kto lepiej pokieruje stanem niż skończona miłująca sikanie była gwiazda dziecięca? Halo? Nic! Właśnie. Halo? Coś już mi się zaczyna kojarzyć, tylko halo? Nadal nie mogę sobie przypomnieć. Nie, panie prezydencie, nadużywanie oranżady. To poważny problem. Że co? No comprende, synu. Przecież mówimy w tym samym języku. O, to wy jesteście tłumaczami? Najwyższy czas. O cholewa, mieliśmy tu przed momentem dwóch oszustów, waszych sobowtórów. Chodzili w kółko, wszystko oglądali, wciągali wszystkich w bezcelowe rozmowy? To ci sami, te przeklęte. Ale z nikim nie gadałem. Kiedy skończy się ich piekielne naśladownictwo? Pomóżcie mi z tym magnatem, co nie? Nie kapuje ani słowa. O, już pamiętam. To zupełnie bez sensu. Przecież ja nie mam dziwnego akcentu. Uno momento, por favor. Coś niecierpliwy ten maluch, co nie? Dobra. Tutaj sobie zapiszę na wypadek, gdyby skończyło mi się miejsce na dysku. O, tu właśnie w tym miejscu. Niemożliwe. Przecież nie miałem oranżaków. Może tu? No, chyba tu wtedy skończyłem z kolegą. Więc napiszę na tym. Niech będzie. No. Wow, to bardzo dawno było. Na serio dawno. No, nie. No, dobra. Idziemy teraz do prezydenta z nim pogadać.